Hades, 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 wszędzie tylko ten Hades. Nawet ktoś bardzo mało zorientowany w temacie gier słyszał na pewno coś o tym tytule. W internecie napisano i powiedziano o nim naprawdę dużo. Chcąc nie chcąc ja wpadłem na informacje o tej grze, jednak chwilę to zajęło zanim w nią zagrałem. Spowodowane to było głównie tym, że rogale to ja lubię, ale takie wiecie, takie świeżo upieczone i pachnące w piekarni. I wiem, że to co teraz powiem rozpocznie sezon polowania na mnie, ale od gier z tego gatunku odbiłem się z bólem dzięki Darkest Dungeon. Szkoda mi było nerwów, stresu i punktów życia, bo przecież gry są dla rozrywki, prawda? Coś o tym wiedzą wszystkie posiadane przeze mnie myszki, klawiatury i pady. Z grami Dark Soulso podobnymi też się nie polubiłem. Grałem, próbowałem i przegrywałem. Poziom trudności poziomem trudności, ale ile razy można ginąć przy pierwszym przeciwniku? I towarzyszące temu uczucie niczym słodkowodna ryba karpiokształtna, niczym ten leż. Niechęć do roguelike'ów tak utkwiła mi w głowie, że unikałem tego gatunku, stworzyłem sobie swoisty zakaz zbliżania się do nich i zdecydowanie wolałem cierpieć przy topornym gotiku pierwszym oglądając kanciaste mordy oraz biorąc na potęgę kretoszczury. Sam Hades należy do roguelike'u, więc lepszej rekomendacji do niegrania w niego nie potrzebowałem i do tego jeszcze musiałbym za to zapłacić. Jednak gdy biblioteka Game Passa zwiększyła się o ten tytuł, długo walczyłem z traumą. Ciekawość wygrała i z trzęsącymi się rękoma kliknąłem w przycisk pobierz. Czy to coś zmieniło? Nie, ale o tym opowiem wam w dalszej części materiału. No to jak jest z tym Hadesem na Xbox? Nie podszedł mi najzwyczajniej, nie było tragedii do któregoś zgonu pod rząd. Jednak gdy muzyka śmierci wryła mi się w pamięć, a jej animacja stała się najczęściej oglądanym przeze mnie przerywnikiem filmowym, zadałem sobie pytanie. Ile razy można upadać, by powstać? Pytanie, które codziennie nurtuje smakosze alkoholi niskopółkowych u mnie dało jedną odpowiedź. Ani razu więcej. Nie ma takiego bicia, co ty to robisz? Użyłem więc przestrzeni dyskowej mojego pudełka i wywaliłem Hadesa z powrotem do Hadesu. Dziękuję, koniec recenzji. A nie, czekajcie, ten koniec był nowym początkiem. Moje błędne wyobrażenia o tej grze okazały się mylne. Chciałem wierzyć, że Hades będzie bardziej hack and slashem niż rogalikiem, jednak tak nie było, więc co skusiło mnie do powrotu? Lekcja go! Tak, Nintendo Switch i promocja na Hadesa w e-Shopie. Niemałe znaczenie miały też opinie znajomych, które były nadzwyczaj pozytywne. Chciałem też przy okazji spróbować cross-save między platformami. Po zakupie instalacji gry na Switchu od razu wziąłem się za jej eksplorację, nie dając sobie czasu do namysłu, że co ja właściwie zrobiłem, że przecież przed chwilą kupiłem grę, którą zupełnie za darmo mam na Xbox. I się zaczęło od komnaty do komnaty, śmierć i... Oh shit, here we go again. Padłem w istną pętlę jeszcze jednego poziomu i kolejnego i następnego. Powiem wam, że się wciągnąłem, do tej pory zastanawiam się jak to możliwe, skoro do wersji na Xbox miałem raczej negatywne odczucia, a tu proszę. Kilka godzin za mną, przez które cały czas mogłem liczyć na dobrą zabawę. I to pomimo robienia tego samego, co praktycznie każdą śmierć. Ile to niesie ze sobą radości i satysfakcji, to rąbanie przeciwników, którzy jeszcze chwilę wcześniej zniweczyli nasz plan ucieczki. Bo o ucieczce jest ta gra. Syn Hadesa, boga podziemnego świata umarłych z greckiej mitologii o imieniu Zagreus, postanawia nawiać z chaty. Ale nie byle gdzie, bo wprost na Olimp, gdzie codziennie dzieją się epickie melanże pełne wina i ambrozji. Ojciec Zagreusa nie jest tym faktem zachwycony, nie wspiera syna w jego decyzji i ciągle rzuca mu kłody pod nogi, a każdą nieudaną próbę komentuje z satysfakcją. Świecenie latarką ojcu w garażu to przy tym drobnostka. Każda śmierć rozpoczyna nową próbę ucieczki, w której nie jesteśmy sami, bo pomagają nam chętnie greccy bogowie użyczając nam dodatkowych umiejętności. Pewnie mają dość ciągłego balowania w tym samym towarzystwie. Hades w rzucie izometrycznym wygląda bardzo ładnie. Niby kamera jest umieszczona w dwóch wymiarach, lecz całość modeli wykonana jest w 3D, przez co gra wygląda efektywnie, czy to na Switchu, czy to na Xbox, czy to na PC. Tak, posiadam też dostęp do wersji PC, ale o tym dlaczego tak jest, to za chwilę. Komnaty, które zwiedzamy są generowane losowo, a w środku można spotkać najróżniejsze przeszkody oraz przeciwników, których poziom rośnie wraz z tym jak daleko jesteśmy od domu. Choćbyśmy pozyskali refleks od samego Spidermana, nie unikniemy tu śmierci. Jest to wpisane w rozgrywkę, zawsze się napatoczy jakaś latająca czaszka, która gdzieś z boku zbije nam ostatnie punkty życia. Jednak śmierć to dopiero początek, która ma duże znaczenie w tej grze, więc lepiej od razu się z nią zaprzyjaźnić. A to dlaczego? Dzięki niej uzyskujemy możliwość rozwinięcia naszego bohatera, a zasada co cię nie zabije, to cię wzmocni tutaj nie działa. Wzmacniać Zagreusa będziemy mogli również podczas samej rozgrywki, poprzez wybór odpowiedniego przejścia do komnaty, w której po pokonaniu wszystkich przeciwników otrzymamy specjalne umiejętności wzmacniające atrybuty naszej postaci. Są to wspomniane wcześniej dary od bogów Olimpu. Jako że komnaty co podejście się zmieniają losowo, tak również umiejętności za każdym przejściem są inne. Uważam, że to dobre posunięcie, nie ma nudy, a każde podejście jest inne i unikalne. System walki to widowisko, wyprowadzanie ataków cieszy, nie jest banalne, a wymaga wprawy, której nabieramy z czasem. Widok przeciwników otrzymujących ciosy mieszaniną ataku zwykłego i specjalnego doprawionych umiejętnościami specjalnymi powoduje uśmiech większy niż tabliczka Milki, a satysfakcja gwarantowana, zwrotu pieniędzy nie będzie, bo nie trzeba. Przegrałem już ponad 6 godzin i mam nadzieję, że liczba dostępnych broni i przeciwników jest większa niż ta, których spotkałem do tej pory. Byłoby smutno, gdybym musiał wciąż oklepywać te same twarze przy pomocy tych samych broni. Oby im dalej w las, czy tam Tartar, tym satysfakcja z rozwoju i odblokowywanego sprzętu będzie większa. Hades posiada dodatkowe aktywności do roboty, np. dekorowanie pokoju bohatera, ale nie ukrywajmy, jakbyśmy chcieli pokoje urządzać, to pogralibyśmy w Simsy. Hades to gra single player, więc wybrany jest ze wszystkich możliwości kontaktowania się z innym graczem, na co zapewne entuzjastycznie zareagują growi introwertycy. To my jesteśmy jedynym bohaterem i żaden inny człowiek nie będzie nam się z buciorami pakował w naszą rozgrywkę. Dla mnie duży plus. Ucieczkę Zagreusa możemy przeprowadzić praktycznie na każdej platformie. Ja miałem przyjemność pograć w tę grę na PC, Xbox oraz na Nintendo Switch. Nie w pełni świadomy stwierdziłem, że w sumie fajnie, że istnieje tu cross-save między platformami, więc czemu nie, pogram sobie na swoim save'ie na dużym ekranie. Z nieukrywaną radością w sercu uruchomiłem swojego Xboxa, z którym byłem w długiej separacji i zainstalowałem ponownie na nim Hadesa. Tym razem obyło się bez stresu i trzęsących się rąk. Już wiedziałem, z czym się to je. Po uruchomieniu gry nie uwierzycie, jakie było moje zdziwienie, gdy nie zobaczyłem opcji, która by mi pozwalała na pobranie zapisu z pstryczka. No cóż, nie ta kolejność, więc postanowiłem sprawdzić to na Switchu. Nie uwierzycie, jakie było moje zdziwienie, gdy odkryłem, że mogę przesłać sobie save, ale tylko na Steam lub Epic, więc na wersję PC, której nie posiadałem. Smutek więc zagościł mi w serduszku, bo miałem marzenie o konsolowym krosie, a ono upadło niczym ikar z nieba. Ciekawość sprawdzenia tej funkcji nie dawała mi spokoju, bo nie tak sobie to zaplanowałem. Wydawać podwójnie pieniądze za tą samą grę? Nie, to nie w moim stylu, kto tak w ogóle robi? Pozdrawiam Geralta z Rivii na PC, Xbox oraz na Switchu. Przypomniało mi się jednak o koledze, który posiadał Hadesa na PC. Po długich negocjacjach podlanych piwem udało mi się namówić go na udostępnienie mi jego konta na Epic. Spróbowałem. Cross-save działa. I to działa naprawdę dobrze. Wystarczy tylko po zakończeniu sesji na którymś z urządzeniu wyjść i save z automatu synchronizuje się na drugim urządzeniu, dając możliwość kontynuacji ucieczki w tej samej komnacie, w której skończyliśmy. Podobają mi się takie rozwiązania. Chętnie bym z nich korzystał, gdyby tylko istniała możliwość zaprzyjaźnienia się Xboxa ze Switchem, bo konto z wersją PC musiałem oddać koledze. Można się obawiać nowości, czasem zniechęcić się za szybko, czasami jednak warto dać czemuś drugą szansę. W przypadku Hadesa, gdyby nie powrót do niego za namową znajomych, straciłbym okazję do pogrania w coś dobrego, wciągającego i dającego masę frajdy. Jeśli ten gatunek nie mieści się w waszej strefie komfortu, to wiecie co? Chromolić to, warto spróbować, a posiadacze Xbox Game Pass nie mają tym bardziej żadnej wymówki. Gra się podoba, chce się w niej ginąć, by wracać jeszcze silniejszym, a jeśli są jakieś mankamenty, to nie rzuciły mi się one w twarz, tak bardzo bym przestał chcieć grać w Hadesa. Może rogaliki nie są takie złe, jak mi się wydawało, bo Zagreus udowodnił mi to naprawdę dosadnie. Nie jestem doświadczonym graczem w tym gatunku, więc może wy znacie jeszcze jakieś inne tytuły, które utwierdziłyby mnie w tym, że rogaliki są warte każdej minuty w nich spędzonej. Propozycje zostawiajcie w komentarzach. Ja tymczasem idę próbować kolejnej ucieczki ku Olimpowi, dziękuję za oglądanie i do usłyszenia. Nie zapomnijcie o subie i łapce w górę. Cześć!